Na stronie sejmowej pojawił się projekt ustawy stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt, który ma regulować działanie sektora pożyczek. Projekt przede wszystkim wprowadza prokonsumenckie założenia, przede wszystkim karanie działań lichwiarskich. Kara będzie wynosiła, może wynosić nawet do 5 lat więzienia. Także zostaje uregulowana możliwość zabezpieczania firm udzielających pożyczek na własnościach osób klientów. I tutaj zostanie wprowadzona również zmiana, która uniemożliwi nadmierne zabezpieczanie się na własnościach klientów. To jest osoby, które będą pożyczały drobne kwoty pieniędzy. Instytucje pożyczkowe nie będą mogły zabezpieczać się na nieruchomościach znacznie przewyższającą wartość tych pożyczek, co spowoduje, że nie będzie takiej sytuacji, że osoby pożyczające kilka tysięcy złotych będą traciły nieruchomości czy innego rodzaju wartościowe dobra. Kolejną zmianą jest limit, który jest planowany do wprowadzenia. Limit kosztów, który jest znacznie niższy od obecnie obowiązującego. No i tu problemem jest to, że skala tego limitu i jest on na tyle drastyczny, że spowoduje prawdopodobnie brak opłacalności w pożyczaniu pieniędzy przez instytucje pożyczkowe, a to może spowodować pojawienie się szarej strefy, ponieważ popyt na pożyczki raczej nie spadnie, a firmy pożyczkowe, jeśli nie będą mogły pożyczać, ponieważ stanie się to nieopłacalne, ponieważ koszty samej weryfikacji klienta i obsługi tego klienta są dużo wyższe niż możliwość kosztów, które firmy pożyczkowe mogą od tych klientów zabrać, spowoduje, że to będzie nieopłacalne. Projekt ustawy zakłada, że będzie ona wprowadzona w tempie ekspresowym, ponieważ jest tylko 14 dni na konsultacje wewnętrzne. Nie jest przewidziane konsultacje społeczne, a przy sektorze, który na dzień dzisiejszy ocenia się na ponad 3 miliony osób zaangażowanych w sektor pożyczkowy, spowoduje to, że dotknie ono naprawdę dużej ilości osób i warto, żeby takie ustawy były też konsultowane z biznesem i z ludźmi zaangażowanymi w ten sektor. Na dzień dzisiejszy limit to jest 25% kosztów pożyczki w formie bazowej plus 30% w skali roku. Obecny proponowany limit ma wynosić 10% prowizji i 10% kosztów dodatkowych w skali roku. Gdzie przy pożyczkach na małe kwoty i krótkie okresy, o których tutaj mówimy, są bardzo małe kwoty, ponieważ przy pożyczeniu 1000 zł jest to w zasadzie w skali roku tylko 200 zł kosztów czy przychodu dla firmy pożyczkowej, gdzie samo sprawdzenie w bazach dłużników jest to ponad 100 zł. Należy też pamiętać, że sektor tych krótkich pożyczek jest bardziej ryzykowny niż sektor bankowy, więc takie firmy też muszą wkalkulować sobie koszt niespłacenia pożyczek przez część swoich klientów.